Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Dwa lata żyłem w nieświadomości, że grałem partię z Magnusem Carlsenem. Nieprawdopodobna sytuacja to wy, widzowie, przypomnieliście mi o tej partii i znaleźliście na liczes zapis, gdzie grałem partię z Magnusem Karsenem Mistrzem Świata w 2018 roku w turnieju na jedną minutę. Tak ja wiem, że to był turniej na jedną minutę, czyli bullet, bardzo, bardzo ultra błyskawiczne szachy. No ale nieistotne, grałem z Magnusem Carsenem, moi drodzy, dwa razy. Ale na razie przeanalizuję Wam jedną partię, którą rozegrałem tą lepszą. A pragnę też nadmienić, że bardzo, bardzo dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które pod filmami piszecie. Gwarantuję Wam, że czytam wszystkie. Czytam wszystkie komentarze, bardzo lubię czytać, nawet te konstruktywne z krytyką i te takie miłe, oczywiście to jest bardzo fajne. Niestety nie odpisuję na wszystkie, bardzo przepraszam, brak czasu, to po prostu musiałbym siedzieć cały czas, odpisywać na te komentarze. Na niektóre oczywiście wyrywkowo mi się zdarzy odpisać. Bardzo za to przepraszam, ale gwarantuję, że na wszystko, że wszystkie czytam z miłą chęcią. No i zachęcam przede wszystkim. Moi drodzy, przejdźmy do tej rzeczy. Ja jestem tak szczęśliwy, że rozegrałem partię z Mistrzem Świata po prostu masakra. <grym> nie wiem co powiedzieć. No, przejdźmy może do partii i w trakcie będziemy sobie tutaj omawiać co i jak. Moi drodzy, D4, zagrałem D4, grałem białymi, oczywiście. Skoczek F6 odpowiedział Mistrz Świata. Co jest też ciekawe, ja nie wiedziałem, że gram tą partię z Mistrzem Świata. No nie wiedziałem gdyż nie był podpisany pod nikiem jego ranking był tutaj około 2600 liczesowy ranking ale on dopiero założył konto i ten ranking po prostu nabijał w tym momencie ma ponad 3000 ale Magnus Carlsen kilka ników zakłada więc nieświadomcy, że tak powiem możemy trafić na niego to jest bardzo ciekawa historia Moi drodzy C4 G6 zagrał mistrz świata skoczek C3 no graliśmy na minutę, więc te, te posunięcia musiały być wykonywane bardzo szybko. E4, D6, obrona królewsko-indyjska. No i tutaj jeszcze dwa lata temu, chociaż teraz też mi się zdarza, zagrałem system Awerbacha i zagrałem sobie posunięcie goniec E2. Plan jest taki, że po Roshadzie gram sobie goniec G5. Tak było w partii. No i teraz czarne mają do wyboru e Pewne posunięcia, mianowicie najczęstszym ruchem jest ruch C5. Można też zagrać H6, a potem C5, ale tutaj jest taka pułapka. Ja muszę ją pokazać, bo warto ją znać. Też powtarzałem pewnie w niektórych partiach. Moi drodzy, jak tutaj czarne zagrają od razu ruch E5. W tej sytuacji, w tym ustawieniu w systemie Overbacha, no to tutaj piątkiem od razu wybijamy. I ten ruch E5 w ogóle był bardzo zły, bo wybijamy tutaj, to nie ma wyjścia i tutaj wszystko idzie forsownie. Wszystko wymieniamy. Na F6 wymieniamy bardzo silnego gońca, ale wskakuje skoczek na D5. Okazuje się, że atakujemy skocz. Przepraszam, atakujemy tutaj gońca na F6 i. Na C7 pionka. No i teraz e, najmniejszym bólem w tej sytuacji jest zagranie skoczkiem na D7, żeby bronić tutaj e, tego gońca i puścić wieżę na B8. Ja pionka oczywiście biję, wieża B8, i wracam. Jest czysty pion więcej, e, i ta pułapka wyszła. To jest e, technicznie wygrana partia dla białych, e, tak naprawdę. Ale e, widziałem, że bardzo często, jak już wpadali, wpadały czarne w tę pułapkę, to tutaj, e, oj, tutaj oczywiście nie grali wieżą, tylko zbijali skoczka. No ta pozycja również jest e, wygrana dla białych. No, moi drodzy, oczywiście, Magnus Carsen zagrał C5, też grywam czarnymi w ten sposób. To jest, myślę, że najlepsza odpowiedź po goniec G5. Tutaj D5 nastąpiło i H6. Oczywiście, tego gońca trzeba odpędzić. Goniec wraca sobie na grzecznie na E3, można też na H4. Ja sobie gram w ten sposób. No i tutaj E6. Od razu jest atak do centrum i tak się gra to jest teoretyczne posunięcie. No, tutaj mistrz świata zagrał. W ogóle wiecie, luz blues, gram sobie z jakimś arcymistrzem. No, nie ukrywam, że spotykam się z tymi arcymistrzami jak na mnie dosyć często i nie czuję jakiejś presji, szczególnie w grze w internecie, a szczególnie jeszcze na jedną minutę. No, ale tutaj e, widzicie, z mistrzem świata sobie gram tak po prostu, nie? I jest całkiem ok. E, póki co jest E6. E, no, i teraz zagrałem Hetman D2. Ja zawsze lubiłem ten system, jak sobie wstawiałem tutaj Hetmana za gońca i wspólnie tutaj te figury ataku atakują na H6. Mi się to bardzo podobało. Bo tu oczywiście jest wtrącenie na D5. Nie można wybić absolutnie, bo tu z D4 jest po partii totalnie strategicznie Tu należy odbić Którym pionkiem? Na, na pewno nie figurą Nie odbijamy tutaj skoczkiem, bo tutaj leci na E4 Albo odbijamy, gońc, albo odbijamy pionkiem z C4 albo z E4 Moi drodzy, którym? Jeżeli odbijemy z tym, tym pionem z E To pozycja będzie miała charakter taki nieco spokojniejszy Ale odbiłem z C Zawsze odbijam z C, gdyż chcę grać troszeczkę ostrzej Zostawiać bardziej pionki w centrum Tutaj wieża zagrała na E8 No i F3 F3 z obroną Pionka. No i ta pozycja mi się względnie zawsze podoba. Ocena komputera jest taka, że jest 0,00. E, może z niewielką przeważką dla białych, tak o, takie 0,2, ale to jest nieistotne. Szczególnie, że na jedną minutę. A druga sprawa, że to jest normalna, teoretyczna pozycja. Tu mi się zawsze tak wygodnie grało, gdy atakowałem sobie tego Pionka. Tutaj e, ten Pionek zagrał na H5 i z głowy. Zobaczcie, bo e, wiele osób też zagrywa król H7 w takim momencie i e, też broni tego Pionka razem e, goniec z królem tak niby też można i to też jest ok ale mistrz świata zobaczcie, zagrał w ten sposób i ma problem z głowy, ale za cenę tego, że tutaj goniec ma też pole G5, no nie tylko goniec, może skoczkowi uda się na G5 też stanąć, takie są też plany no i tutaj moi drodzy, popełniłem błąd, można było spokojnie zagrać A4, ale problem polega na tym w systemie Aperbacha, że jest goniec na E2, no i ten goniec przeszkadza nieco tutaj, żeby ten skoczek wyszedł sobie na E2, więc chciałem za wszelką cenę tego skoczka Wyprowadzić. Słuchajcie, partia była dwa lata temu, a ja czuję się, jakbym grał ją wczoraj. Naprawdę pewne odświeżenie partii powoduje jakieś tam wspomnienia. I tak nieco mi się tutaj kojarzy, wierzcie lub nie, ale tak jest. Niektórzy szechiści pamiętają partię sprzed 30-40 lat i to jest całkiem normalna sytuacja. H4 zagrałem. No właśnie grałem takim, z takim planem, że chciałem zagrać skoczkiem na H3, żeby ta wieża broniła. Ja tutaj już pogodzony jestem z tym, że roszady nie zrobię i świadomie na to, poszedłem, no i H4 właśnie, żeby zagrać tutaj no tutaj mistrz świata zagrał A6, tradycyjne posunięcie chce grać B5, no odpowiedzieć trzeba A4, tak też poszło i skoczek z B na D7 e, tu mi się bardzo podoba to, że, znaczy dla mnie z perspektywy białych, że ten goniec nie ma gry póki co no właśnie, nie ma tej gry e, i skoczek zagrywa tutaj sobie na E5, taki jest plan, korzystając z okazji że właśnie ten skoczek zasłonił gońca gram sobie skoczek na H3, skoczek E5 no, i skoczek G5. I z tej pozycji byłem bardzo zadowolony. Bardzo. Gdyż moje figury już zaczęły wszystkie oddychać pięknie. A skoczek z G5, tak mi się wydaje, że on tutaj bardzo dobrze wspomaga. Tak, że tak powiem, cementuje te piony bardzo mocno. A po jakimś takim przyszłościowym ruchu, typu nie wiem, no teraz strzelam tak, jakbym sobie na przykład zagrał skoczkiem tu i próbował F6, no to ten skoczek zawsze skakuje na pole E6. Nawet za cenę, powiedzmy, skoczek gdzieś tam ląduje na H7. Pomijam fakt, że można go zbić. Chodzi o to, że jak te F6 nastąpi, zagrywam sobie skoczkiem na E6. Czasem, jak goniec wybije, pionek wybije, wieża wybije. Ja stracę tego skoczka i pionka no czasem chętnie i świadomie żeby otworzyć linię, żeby diagonale otworzyć do ataku, to jest myślę, że takie zagranie, znaczy tak intuicyjnie na to czekam, ale yy, to tak przy okazji yy, no ten skoczek generalnie według mnie stoi tutaj bardzo, bardzo dobrze e, no tutaj komputer też potwierdza więc jest okej, okay. wieża B8, na razie taka pozycja słuchajcie, równa, równa i cieszę się bo do 15 ruchu póki co jest dobrze <laughs> to jest ważne no postanowiłem zrobić roszadę, również yy, tutaj yy, silniki pokazują żeby tak zrobić, goniec D7 zagrał Mistrz świata i moi drodzy, zacząłem chyba tutaj już coś grać dziwnie po swojemu, ale to wiecie, to jest minuta przypominam, zagrałem G3, no i to jest ruch już taki nieco niepotrzebny, w zasadzie ruch, który pokazuje, że gram sobie w miejscu i nie, wid nie wiem co dalej, ale to taki urok buletów, jak ktoś jest, tak powiem, ograny mocno, no to tam ruchy wykonuje automatycznie. Też czasem takie myki wchodzą jak F4, ale skoczek wchodzi na G4. Dobrze, poszło G3, moi drodzy, i B5. No właśnie, zobaczcie, że tutaj już czarne zrobiły to, co chciały. Ewentualnie jeszcze można próbować bo grać A5, żeby zatrzymać te piony, bić w przelocie, ale na to i tak czarne idą. Tak czy siak, ale może to byłoby nieco lepsze mimo wszystko. No na pewno. No cóż, poszło jak poszło, bicie, bicie. No, pozycja jest w miarę równa póki co. Król G2. W tym momencie Magnus Carlsen właśnie zagrał z skoczkiem na C4. Okazuje się, że ten ruch nie jest, nie jest najlepszy według silnika, ale wiecie, to są silniki, to są bulety. Tutaj zagranie było po to, bo wymienić ja muszę. ojejku, wymienić na C4 muszę od razu. Nie ma wyjścia. Chodzi o to czarnym, żeby po prostu atakować b 2 Ja to rozumiem. Eee... Nie chcę tutaj się porównywać do Mistrza Świata, absolutnie, broń Boże. E, chodzi mi o to, że mm, no, prosty ruch, zrozumiały, wieża się otwiera, czarne szukają aktywności. E, I tutaj mieliśmy gdzieś, e, nie chcę skłamać, ale około 40 sekund na zegarze, a nawet ciut... E, no, graliśmy bardzo szybko ten debiut i nawet miałem chyba 2 czy 3 sekundy więcej od Mistrza Świata w tym momencie. Wieża zagrała na F2, ruch asekuracyjny. Taki ruch mi się podoba i to też wyciągnąłem z analiz partii klasycznych. Warto, polecam. To jest takie myślę, że strategicznie dobre posunięcie. Skoczek zagrał na H7. Ciekawy ruch. Widać, że Mistrzowi świata bardzo przeszkadza ten skoczek, ale zobaczcie. Wymiana słabszego skoczka za silnego, tak naprawdę. Tak bym stwierdził to, bo skoczek zagrywa i chcemy wymienić tego silnego skoczka. No cóż, wymiana w buletach bardzo fajnie się robi szybko wymiany. Jest to niezwykle przyjemne. No i teraz, moi drodzy, zagrałem posunięcie mm, właśnie takie trochę chyba kiepskie. Chociaż jeszcze do końca nie najgorsze, ale mogłem zagrać na przykład... Hetman E2. hetman E2 z atakiem na pionka, niestety kończyłoby to się z obroną i przy okazji Hetman wchodzi, wieża wchodzi i atakuje mi pionka. Taki plan, by miały na pewno czarne. Jeszcze jest opcja taka, żeby zagrać gońcem tutaj na D4. Nie można wybić, bo go nie Dobra, lecimy dalej, jak było w partii, moi drodzy. Goniec F4 zagrałem. No, pff, chciałem zbić piona, bo pomyślałem sobie: no co, bullet atakuje piona, może nie zauważy. No, ale nie sądziłem, nie wiedziałem z kim gram. Wieża B6, oczywiście dokładnie. Wieża A7, no, postanowiłem to, tam coś szarpnąć. W końcu, jakąś figurą daleko wyszedłem, żeby coś poatakować. Tak, tak tutaj to wygląda. Goniec zagran D4, bardzo dobry ruch. No i moi drodzy, babolec z mojej strony, wieża E2. No, taki mały babolec, już trochę sytuacja się pogarsza. Chodzi o to, że lepiej było zagrać gońcem na E3. Ta sama zasada, zobaczcie. Aktywna figura, próba wymiany mojej mniej aktywnej figury, czyli gońca z F4, na E3. Jakbym wymienił te gońce, byłoby bardzo dobrze. No, tu goniec mógłby latać w to z powrotem, mógłby latać, mógłby na przykład, na przykład zagrać na G7. Ale powiedzmy, jakby tutaj goniec zbił na E3, dajmy na to. No, bo nie liczę takiego posunięcia jak goniec bije na C3, gdyż odbijam albo Hetmanem. Myślę, że pionem. Różnobarwne gońca, Ja tutaj mam lepszą pozycję wtedy. Ale po wybiciu ta pozycja, moi drodzy, jest bardzo przyjemna dla białych. Strategicznie bardzo dobrze to wygląda, gdyż skoczek jest nie do ruszenia póki co. Tu się trzyma wieża aktywna. Jakiś Hetman F4 z naciskiem, z naciskiem można próbować, i tu jest całkiem przyjemna pozycja. Byłaby, niestety, byłaby. No i e, akcja, reakcja, wieża E2 poszło. Wieża E7. No i tutaj się e, zaczęły moje problemy po następnym posunięciu. Niestety zagrałem bardzo słabo. E, ale należało grać przede wszystkim, moi drodzy, król H2 Na przykład, już zaraz wytłumaczę o co chodzi z tym posunięciem król H2 Nadal tu pozycja czarnych jest e, przyjemniejsza Gdyż łatwiej się gra hetman B8 i atak na pionka tutaj następuje Więc musiałbym pewnie wieżą na A2 wracać pasywnie No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz e, Król H2 dlaczego? No bo ja zagrałem goniec G5 I niestety to jest ruch, który przegrywa Przegrywa to posunięcie. Dam wam tutaj kilka sekund, kilkanaście. Zresztą można sobie zawsze filmik zatrzymać. Moi drodzy, pomyśleć, co mają zrobić czarne, żeby tę partię wygrać. Nie mówię, że tu jest mat, ale zdobywamy jakąś tam przewagę materialną. Ok. Kto znalazł posunięcie? Gratulacje, bo to, to jest bardzo ciekawy motyw. Ja po prostu yy, słabi, taktycznie, tutaj zagrałem i tylko tyle. Bardzo proste zagranie. F6 na początek. Atakujemy gońca, więc goniec ucieka, no, Uciekłem na F4. No i niestety, niestety, goniec F3, moi drodzy, goniec F3. Tutaj goniec pojechał bardzo nieprzyjemnie. Bardzo, 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 bardzo wleciał. Szach, muszę odbić i on mi skosił wieżę. No jest, jakość mniej. Niestety ta partia już e, nie wygląda dobrze. E, zagraliśmy jeszcze tak. Król G2, e, wieża AB7, prosta sprawa. No Hetman C1. Wieża B3 z naciskiem, prosta rzecz. Wieża C2, no już bardzo pasywna obrona, nic nie widać. Tutaj co grać lepiej, Hetman B6 zagrał jeszcze mocniej naciska. No i wróciłem królem na H3, obawiając się tutaj bicia, której i tak następuje bez żadnego problemu. Skoczek E2, tutaj wszystko mi wymienia. Hetman B3, prosta zasada, jak mamy przewagę materialną, staramy się wszystko wymieniać i z głowy. Hetman zagrał na D2. On mi zbił tu jeszcze na F3, tego też nie widziałem, jak widać. Zresztą zbiłem na D4, pionek. Wybi wybił. No i w tym momencie, moi drodzy, no poddałem partię. No poddałem partię, gdyż tutaj nie ma kompletnie co grać. Nawet nie ma co patrzeć, jak Hetman zbije tutaj na D4, no to Hetman G4 może wskoczyć, pff, wieża wchodzi. No koniec partii jest. Nie ma, co, nie ma co patrzeć. Ale jestem przeszczęśliwy, że uświadomiliście mnie, że, że grałem z Magnusem Kersenem. Jestem naprawdę szczęśliwy, bo to nie jest taka łatwa sztuka, żeby się z nim spotkać przy szachownicy, nawet wirtualnie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Moi drodzy, piszcie komentarze, bardzo chętnie je czytam. Dajcie znać, jak tam wasze rozgrywki i ciekawe partie. Trzymajcie się. Życzę samych szachów i matów. Do następnego razu. Cześć.